Część działek znajdujących się na końcu ulicy Brzeskiej w Podczelu należy do prywatnych właścicieli i jeden z nich chce wybudować tu sześciokondygnacyjny budynek. Mieszkańcy są zaniepokojeni i pytają, czy taki budynek faktycznie może tu powstać. Jak wyjaśnia prezydent, dla tych działek cały czas obowiązuje plan zagospodarowania, który został uchwalony w 1996 roku. Jak mówi Anna Mieczkowska, dla tych działek są określone funkcje, usługi handlu, gastronomii i inne usługi, które są usługami definiowanymi jako nieszkodliwe. Dla tego terenu jest nadana funkcja obsługi plaży. Z możliwością uzupełnienia tej funkcji o funkcję mieszkaniową, ale związaną z obsługą tej funkcji podstawowej, czyli jeśli jest to zespół obsługi plaży i na przykład powstałaby tam baza dla ratowników, to można również tam zadbać o to, aby ci ratownicy mieli gdzie spać. No ale nie w sześciokondygnacyjnym budynku, to ponad wszelką wątpliwość. I ten plan jest planem obowiązującym. Prezydent przypomina także, że w 2013 roku radni Rady Miasta przyjęli studium, gdzie również ten teren jest określany jako teren niezainwestowany z możliwością dopuszczenia usług, ze wskazaniem właśnie na usługi związane z obsługą plaży, z wykluczeniem usług hotelowych. Czyli absolutnie ta funkcja nie może tam być zrealizowana. No, plan, który dzisiaj przygotowujemy, musi być zgodny ze studium, więc nie może on naruszać postanowień studium. I my również w tym nowym planie, który już jutro będzie wyłożony, tydzień temu informowaliśmy mieszkańców o tym, że będzie on wyłożony, 3 tygodnie później będzie debata. Mieszkańcy z Podczela zapowiedzieli, że chętnie przyjdą na tę debatę, aby swoje również uwagi przekazać. I również my w tym planie, zgodnie ze studium i w nawiązaniu do tego starego planu, taką funkcję nadajemy. Funkcja obsługi plaży, czyli baza ratownictwa na przykład. Właściciel jednej z działek przy Brzeskiej wystąpił do starostwa o pozwolenie na budowę sześciokondygnacyjnego budynku i procedura jest w toku. Starosta, który jest zobligowany do uzgodnienia swojej decyzji, wystąpił z wnioskiem do Urzędu Morskiego w Szczecinie. Urząd Morski uzgodnił decyzję, jednak zaleca staroście ponowną analizę obowiązującego planu zagospodarowania. Zakładam, że Urząd Morski podtrzyma tą decyzję, bo dlaczego miałoby być inaczej? W związku z tym zakładam sytuację, że do końca tego roku te prace mogą zostać rozpoczęte. I to nie jest kwestia tego typu, proszę Państwa, że dzisiaj to zmieniamy. No, ktoś nabywając działkę, nabywa go w zaufaniu i obojętnie kto będzie prezydentem dzisiaj, no to musi generalnie stosować się do tych przepisów, które były wprowadzone wcześniej, w tym również te, które zostały wprowadzone w 1996 roku. Jak mówi starosta, plan jest czytelny i jasny i dopuszcza tu wysoką zabudowę. Proszę zwrócić uwagę, że na Podczelu, we wszystkich tego typu inwestycjach, które są w chwili obecnej realizowane, tych nowych, wszystkie budynki mają co najmniej 6 kondygnacji budowane. Tak? Więc pytanie, dlaczego w tamtym miejscu miało być inaczej, skoro plan tego dopuszcza. Mamy plan z 1996 roku, ale podkreślam jedną bardzo ważną rzecz. Nie ma planów starych i nowych. Są plany obowiązujące i nieobowiązujące, a ten z 1996 roku jest obowiązujący. Ktoś swego czasu nabył tą działkę, nabył ją od miasta w przetargu. Każdy miał prawo w tym czasie do tego przetargu przystąpić z obowiązującym jakimś tam planem. Tak? No i teraz sytuacja, proszę Państwa, jest tego typu. Patrzę tutaj w kontekście tego, co się dzieje przy Pałacu Zdrojowym, że majstrowanie w momencie, kiedy ktoś kupił działkę i jest przekonany, że może tam wydać coś w takim charakterze i w takiej wysokości, teraz zmiana tych parametrów, no może spowodować uzasadnione roszczenie w stosunku do miasta. Prezydent złożyła do Ministerstwa Infrastruktury zażalenie na postanowienia dyrektora Urzędu Morskiego uzgadniające projekt decyzji starostwa. Wniosek został przez ministra rozpatrzony pozytywnie. W swoim postanowieniu minister infrastruktury wskazywał dokładnie na te elementy, czyli brak indywidualnych warunków zabudowy wydanych przez organ, czyli przez prezydenta miasta, jak również wskazywał, że jest to rzeczywiście naruszenie prawa. Również decyzję dyrektora Urzędu Morskiego, który to w uzgodnieniach wskazuje 4 metry od pasa technicznego, a w uzgodnieniu projektu decyzji pozwolenia na budowę tylko 0,5 metra. Jest ta sprawa do ponownego rozpatrzenia przekazana do dyrektora Urzędu Morskiego. No i wynika jednoznacznie z tego postanowienia, że aby Urząd Morski mógł uznać, czyli uzgodnić ten projekt decyzji, musiałoby być te indywidualne warunki zabudowy wydane przez nas, czyli przez prezydenta. Ja takich warunków zabudowy dzisiaj
nie mogę wydać w takim kształcie, w jakim inwestor sobie życzy, mówię tu o 6 kondygnacjach. W tej chwili starostwo przygotowuje wyjaśnienie dla Urzędu Morskiego. Zakładam sytuację, że do końca tego roku te prace mogą zostać rozpoczęte. I to nie jest kwestia tego typu, proszę Państwa, że dzisiaj to zmieniamy. No ktoś nabywając działkę, nabywa go w zaufaniu i obojętnie kto będzie prezydentem dzisiaj, no to musi generalnie stosować się do tych przepisów, które były wprowadzone wcześniej, w tym również te, które zostały wprowadzone w 1996 roku. Czyli najprawdopodobniej ten budynek tam powstanie. No panie redaktor, to co bardzo mocno podkreślam, jeżeli wcześniej radni, bo to radni podejmowali decyzję o zatwierdzeniu planu i dopuścili tam tego typu funkcje, o tych parametrach, no to proszę mi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego miałbym to zmienić. Ja tylko i wyłącznie, co jeszcze raz bardzo mocno chcę zaakcentować, badam zgodność przedstawionego projektu z tym, co zatwierdzili wcześniej radni. Do tematu wrócimy.